drodzy, witamy Państwa bardzo serdecznie ponownie. Mówiliśmy dzisiaj o trendach w modzie. Przedstawiliśmy Wam propozycje sportowe, te bardziej eleganckie. A teraz oczywiście przyszła pora na akcesoria, które są obowiązkowe, jeśli chodzi o naszą stylizację. I dzisiaj moim gościem jest Pani Agnieszka Kluczyńska. Witam bardzo serdecznie. Witam Państwa, dobry wieczór. Ze sklepu Koaram właśnie w Poznaniu. O tym sklepie oczywiście później sobie powiemy, ale przede wszystkim biżuteria, którą my możemy podziwiać i na tym manekinie po naszej prawej stronie i na tym nieco mniejszym, tuż obok Pani Agnieszki. Tak. I moje pierwsze pytanie brzmi, jakie teraz trendy panują w biżuterii? To znaczy tej jesieni bardzo modna jest biżuteria przede wszystkim duża, błyszcząca. Żeby było bogato i elegancko, królują przede wszystkim długie kolczyki, duże, z dużymi kryształami. Czyli te zaprezentowane tutaj, tak? Tak, tak, tak. Czerwone, piórka jak najbardziej. Tak, to są właśnie bardzo modne kolory, odcienie czerwieni, czarny właśnie, czerwień czysta, czerwień w odcieniu wina. Tak samo jest bardzo modny kolor właśnie ten czekoladowy. Tak samo mamy odcienie beżu, przede wszystkim złota. Czyli taka jest prawda, że to, co króluje właściwie na wybiegach i w tej koloryzacji, jeśli chodzi o rzeczy, to również pojawia się w biżuterii, prawda? Oczywiście, tak. Super, bardzo fajnie. I teraz pytanie, co klientki najczęściej wybierają? Jakie produkty, jaką biżuterię? To znaczy, moim zdaniem najczęściej wybierane są bransoletki ze względu oczywiście na możliwość łączenia i kolorystyki, i wzorów. Jest to bardzo fajny dodatek, jak i na co dzień, taki do noszenia po prostu na jakieś eleganckie wyjścia. Fajnie można je połączyć z kolczykami. A tutaj taką bransoletkę akurat mamy, na którą ja tak zwróciłam uwagę. Zobaczcie, moi drodzy, jaka fajna bransoletka, która faktycznie, tak jak już Pani Agnieszka wcześniej wspomniała, ta biżuteria, która jest duża, jest widoczna, jest świecąca, jest również w tym sezonie modna, jak prawda? Jak najbardziej, tak. Dużo właśnie, żeby się działo. Żeby Czyli taki mały przepych. Tak, tak, dokładnie. Im więcej, tym lepiej. No ale, moi drodzy, zachowajmy jednak mimo wszystko umiar jakiś. Umiar musi być, oczywiście, że tak. Dobrze, a wobec tego, jaką biżuterię jeszcze dodatkowo możemy u Państwa w sklepie zakupić? Wiemy już, że na pewno są to bransoletki. Co jeszcze? Tak, posiadamy również długie naszyjniki, jak i krótkie. Także zegarki, mamy także biżuterię z elementami Swarovskiego, także są, o zegarkach wspomniałam, klipsy, również można otrzymać w naszym sklepie. Mamy też różne inne asortyment, są to między innymi właśnie różne dodatki do włosów, czyli kokardki, spinki, zarówno dla kobiet, jak i dla dziewczynek. Różne spineczki, gumki, opaski, opaski materiałowe, jak i plastikowe. Mamy też bardzo fajny asortyment. Są to bardzo wysokiej jakości torebki, o których chciałabym tutaj właśnie też wspomnieć i podkreślić je. Czyli nie tylko biżuteria, tak naprawdę, jeszcze dodatkowe akcesoria, czyli torebki. Torebki, tak. Są to torebki włoskie. Czy to są skórzane torebki? I ze skóry naturalnej, jak i ze skóry ekologicznej. W różnych fasonach można je dostać, w różnej kolorystyce, bardzo ciekawe, modne w ogóle fasony. Mamy też szale, mamy portfele, akcesoria naprawdę różna, także od wyboru do koloru. Super, czyli wobec tego serdecznie, moi drodzy, zapraszamy Was do sklepu Koara. Ja bym jeszcze chciała, żebyśmy pokazali, co my tutaj dzisiaj mamy, co zaprezentujemy Państwu. Tutaj oczywiście ja sięgam po tą pierwszą bransoletkę. Tak. Tutaj mamy do czynienia z... Z perełkami. Jest to większa, bardziej rozbudowana bransoletka. Jest fajne to, że można rozwiązać tutaj kokardkę, też możliwość osobnego noszenia. Można łączyć tam we trzy, po trzy na przykład takie bransoletki na przykład, czy cztery, w zależności od gustu, potrzeby klientki. Mam wrażenie, że to jest też taka bardzo elegancka bransoletka, prawda? Tak, możemy to na przykład założyć do fajnej, małej, czarnej takiej sukienki. Jak z pewnością będzie zwracała naszą uwagę. Dobrze, super. Czyli tutaj już mamy bransoletkę, jeśli chodzi o perły. Co jeszcze się tutaj pojawiło? Dużo złota, ja widzę. Czy to złoto również jest modne w tym sezonie? Jak najbardziej. Ogólnie złoto tej jesieni jest hitem, króluje. Zresztą myślę, że widać je ogólnie na wszystkich pokazach światowej mody. No myślę, że złota biżuteria ogólnie jest bardzo eleganckim, bogatym i oryginalnym dodatkiem do małej czarnej, czy ogólnie takiego eleganckiego stroju, jak i do noszenia na co dzień.
Super, czy wiemy już, moi drodzy, że złota biżuteria z pewnością króluje na wybiegach, powinna również królować w Waszych stylizacjach. Do tego Was gorąco zachęcamy. Teraz króciutka przerwa i już za chwilę powracamy i zerkniemy na to, co jest tak naprawdę na tym dużym manekinie, moi drodzy, bo jeszcze przed nami wiele, wiele ciekawej biżuterii, którą właśnie ma do zaproponowania sklep Koala. Do zobaczenia.